Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Ruda Śląska, o której mam przyjemność opowiadać, jest miastem z bardzo bogatą historią. Każda dzielnica zawiera w sobie ciekawe zabytki oraz miejsca, które przypominają o ważnych wydarzeniach w dziejach miasta. Historia Rudy Śląskiej nie byłaby jednak dziś tak bogata i dobrze opisana, gdyby nie Jan Stefan Dworak, o którym dziś będę opowiadać. Dzięki niemu Ruda Śląska znalazła swojego dziejopisarza, który znaczną część życia poświęcił opracowaniu historii miasta. Zacznijmy jednak od początku. Jan Dworak urodził się 10 grudnia 1899 roku. Urodził się w dzisiejszej Rudzie Śląskiej, a konkretnie w dzielnicy Nowy Bytom, która kiedyś nosiła nazwę Friedenshütte. Nasz dzisiejszy bohater pochodził z rodziny rzemieślniczej, ponieważ jego ojciec był kowalem. W domu panowała atmosfera pełna polskości. Zasady moralne, które zostały przekazane młodemu Janowi, towarzyszyły mu całe życie i pozostał im wierny. Od wczesnych lat młodości przejawiał szczególne zainteresowanie naukami humanistycznymi. Jego ulubionym przedmiotem w szkole była historia. Z chęcią odrabiał zadania domowe, pisał obszerne wypracowania, brał udział w lekcjach poświęconych właśnie temu przedmiotowi. Mając 18 lat, organizował różnego rodzaju imprezy, między innymi spektakle teatralne, a także na spotkaniach młodzieży aktywnie wypowiadał się na temat sytuacji społecznej i politycznej. Wcześniej podjął pracę w zakładach przemysłowych, co odbiegało nieco od jego zainteresowań. Na rysunku pojawia się właśnie obszar zabudowań przemysłowych. Gdzieś wyłaniają się z tyłu kominy, którym później nadamy odpowiednią formę. Szyby kopalni ze wszystkimi rurociągami i połączeniami. Wszystko to, proszę Państwa, Jan Dworak zostawiał za ogrodzeniem, powracając do domu i do swoich zainteresowań. Warto wymienić tutaj nazwy tych zakładów przemysłowych. Była to Huta Pokój, a także dzisiejsza kopalnia Pokój, która niegdyś nosiła nazwę Litandra.
Skupimy się teraz na wydarzeniach, najważniejszych wydarzeniach z życia naszego dzisiejszego bohatera. Na samym początku warto wspomnieć, że brał on udział w powstaniach śląskich. Kiedy nadeszły dla Polski czasy niepodległości, został sekretarzem Urzędu Gminy na obszarze Rudy Śląskiej. Dzięki jego zainteresowaniom, które, jak wcześniej powiedziałam, ujawniły się już w latach młodzieńczych, Jan Dworak utworzył wiele opracowań historycznych na temat głównie Rudy Śląskiej, bowiem opisywać rozpoczął właśnie Nowy Bytom, rozszerzając następnie swoje dociekania historyczne na inne miasta ościenne. W okresie II wojny światowej, ze względu na swoją działalność plebiscytową, zmuszony był do opuszczenia rodzinnego miasta. Zamieszkał on w Krakowie i tam pracował jako tłumacz polsko-niemiecki, a także brał udział w akcjach konspiracyjnych. Po okresie dosyć niespokojnym, jakim była wojna, powrócił do Nowego Bytomia. W tym też czasie, bo w 1945 roku, a dokładnie 15 września, ożenił się z Magdaleną z domu Losz. Z nią też miał dwójkę dzieci, Kazimierza i Barbarę. W tym też czasie Jan Dworak został wiceburmistrzem Nowego Bytomia i aktywnie włączał się w różnego rodzaju akcje społeczne czy też polityczne. Organizował różnego rodzaju imprezy kulturalne i naukowe. W okresie stalinizmu zmuszony był ponownie opuścić rodzinne miasto. Tym razem zamieszkał na pewien czas na Śląsku Opolskim. Powróciwszy do Nowego Bytomia, rozpoczął pracę w jednej ze szkół i w dalszym ciągu prowadził prace badawcze. Odkrywał nowe fakty, składał je w całość i publikował w postaci opracowań historycznych, których, proszę Państwa, wydał ponad 40. Warto również wspomnieć, że Jan Dworak był człowiekiem związanym bardzo z Kościołem. Często bywał na Eucharystii i był zafascynowany życiem świętej Barbary. To właśnie 4 grudnia, kiedy obchodzimy wspomnienie tej wielkiej świętej,
Jan Dworak umiera w rodzinnym domu w 1986 roku. Dzięki swojej działalności Jan Dworak szybko stał się popularny i lubiany przez mieszkańców Rudy Śląskiej. Cieszył się szacunkiem nie tylko za życia, ale także po śmierci. Jego imię nosi dziś w Rudzie Śląskiej jedna z ulic oraz szkoła podstawowa nr 22, gdzie mieści się dzisiaj gimnazjum nr 11. Tutaj co roku odbywa się święto szkoły, uroczystość upamiętniająca Jana Dworaka. W czasie jej trwania młodzież składa kwiaty na jego grobie oraz pod tablicą pamiątkową w holu. Muzeum Miejskie również upamiętniło życie naszego dzisiejszego bohatera, tworząc gablotę poświęconą jego dziełom. Stało się to możliwe dzięki uprzejmości rodziny Jana Dworaka, która przekazała do muzeum pamiątki związane z jego codziennością. Są to sprzęty, które stały w jego pokoju, jego warsztat historyczny. Na miejscu udostępniany jest również dla zainteresowanych księgozbiór Jana Dworaka. Pomaga on pogłębiać wiedzę na temat jego działalności, a także kontynuować jego dzieło. Część opracowanych zbiorów została przekazana do Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Odbywając więc podróż śladami Jana Dworaka, warto zatrzymać się m.in. nad jego grobem, czy też przy szkole, która nosi jego imię. Również dla zainteresowanych otworem stoi muzeum, gdzie znajdują się pamiątki po tym słynnym człowieku z Rudy Śląskiej. Jest jeszcze jedno miejsce, które w tej chwili w formie szkicu widać na ekranie. Jest to kamienica znajdująca się dziś w Nowym Bytomiu, dokładnie zlokalizowana przy placu Jana Pawła II, w której to nasz dzisiejszy bohater mieszkał. Warto tutaj powiedzieć nieco o samej formie. Szybciutko naszkicuję jedną z części tej kamienicy. Powstała ona w 1905 roku, czyli już za życia naszego dzisiejszego bohatera. Składa się z parteru, na którym zlokalizowane są tutaj w tym miejscu dziś lokale sklepowe. Natomiast wyżej znajdują się, tak jak widać na ekranie, trzy kondygnacje. Oprócz charakterystycznej dla architektury na Śląsku cegły, widzimy tutaj w tej części budynku elewację z fragmentami białego tynku, który oczywiście jest elementem ozdobnym. W tej chwili szybciutko mniej więcej układ tego tynku zaznaczam na rysunku. Okna tutaj zaznaczone
tą czarną linią. Są one również rozmieszczone na elewacji tejże kamienicy dosyć ciekawie. Tutaj wyżej znajdują się też mniejsze okienka. Wszystko jest podkreślone pasami przebiegającymi przez całą elewację, które pokazują nam podział na poszczególne kondygnacje. Tutaj wyżej znajduje się element w formie attyki, tudzież szczytu, gdzie właśnie te fragmenty białego otynkowania są najbardziej widoczne, dlatego że w części środkowej widoczna jest typowa śląska cegła. Na elewacji znajduje się tablica upamiętniająca obecność Jana Dworaka w tym miejscu. Oprócz napisów znajduje się również na niej wyrzeźbiona twarz naszego dzisiejszego bohatera, która każdego dnia spogląda na zatłoczony plac Jana Pawła II. Ruda Śląska doczekała się swojego historyka. Jan Dworak poświęcił temu miastu ogromną część swojego życia. Dziś należy mu się szacunek i uznanie za wkład, jaki wniósł w historię miasta. Zachęcam Państwa serdecznie do lektury wielu publikacji Jana Dworaka, które rzuciły nowe światło na historię Rudy Śląskiej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.